prezentację kandydatów, tym razem prezentację kandydatów do Senatu z naszego regionu, z naszego okręgu. Nie alfabetycznie, ale według płci przedstawimy. Pani Małgorzata Kopiczko, witam gorąco. Dzień dobry Państwu. Pan Marek Konopka, witam również. Teraz witam już Państwa, będzie alfabetycznie. I pan Stanisław Tołwiński, witam gorąco. Dzień dobry. Tradycyjnie rozpoczynamy od dwuminutowych autoprezentacji. Przed wejściem na antenę rozlosowaliśmy kolejność prezentacji. Pan Stanisław Tołwiński prezentuje się jako pierwszy. 2 minuty dla pana, proszę bardzo. Nazywam się Stanisław Tołwiński. Jestem niezależnym, bezpartyjnym kandydatem do Senatu. Mam wyrozumiałą żonę, 2 wspaniałe córki, gospodarstwo rolne pod Kętrzynem oraz wspaniały wspólny dorobek rodzinny, do którego doszliśmy własną i konsekwentną pracą. Studia pedagogiczne i podyplomowe studia nauk politycznych oraz harcerstwo i żeglarstwo nauczyło mnie przyzwoitości, tolerancji, życzliwości dla innych, wyrobiło dyscyplinę i niezbędne cechy organizatorskie. Dzięki temu i wielu latom skutecznego funkcjonowania w biznesie jestem dziś człowiekiem niezależnym finansowo i nie zamierzam być etatowym senatorem, ale mimo to chcę być aktywnym członkiem parlamentu. Od 15 lat zaangażowałem się społecznie w sprawie rozwijania lotnictwa i lotnisk na Mazurach. Jestem pilotem, prezesem utworzonego przeze mnie Aeroklubu Krainy Jezior na lotnisku Kętrzyn. Organizuje wiele przedsięwzięć upamiętniających wielkich Polaków, jak i ważne oraz znane w kraju wydarzenia, między innymi takie jak Apel Pamięci poświęcony ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem, już 5 edycji, Wojskowa Majówka, 11 edycji zrealizowanych, Międzynarodowe Rajdy po lotniskach w Warmii i Mazur, 7 edycji, Mazurskie Pokazy Lotnicze znane jako Mazurę Show, 17 edycji, Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II, 15 edycji, właśnie ostatnia, 15, właśnie będzie jutro, na którą gorąco wszystkich zapraszam. Będąc senatorem, mógłbym jeszcze wiele uczynić dla znaczenia i rozwoju naszego regionu. Jako osoba bezpartyjna deklaruję, moją partią są i będą ludzie z Mazur. Nie dyscyplina partyjna, a sprawy regionu i jego mieszkańców będą moim drogowskazem do pracy w Senacie. By być bliżej ludzkich spraw w miastach okręgu wyborczego, ustanowię asystentów oraz utworzę Radę Konsultacyjno-Doradczą złożoną z reprezentantów samorządów regionu. Przy pomocy tej rady będę na bieżąco monitorował potrzeby Mazur. Mając przekonanie o mojej możliwości skutecznej misji inicjowania zmian ważnych dla mieszkańców naszej krainy, będę prosił Państwa o poparcie podczas wyborów. Dziękuję bardzo. Kolejna autoprezentacja, pani Małgorzata Kopiczko, proszę bardzo. Małgorzata Kopiczko, na wstępie chciałabym serdecznie podziękować bezpartyjnemu prezydentowi Tomaszowi Andrukiewiczowi oraz Dobru Wspólnemu za poparcie mojej kandydatury. Jestem Ełczanką od zawsze związana z naszym miastem. Mam męża Stanisława oraz 2 wspaniałe córki, Anetę i Paulinę. Jestem wieloletnim dyrektorem szkół, przede wszystkim nauczycielem i pedagogiem. Przez 14 lat zarządzałam szkołą podstawową w Chełchach, obecnie szkołą podstawową numer 2 w Ełku. Oprócz działalności zawodowej również zajmuję się działalnością samorządową. Byłam radną pierwszej kadencji powiatu łódzkiego, przewodniczącą Komisji Edukacji. Podczas tej kadencji powstał program Polityka Samorządu Terytorialnego. Następnie miałam przerwę na wychowanie dziecka i dopiero w czwartej, w piątej kadencji jestem radną, członkiem zarządu powiatu łódzkiego oraz pracuję w Komisjach Edukacji, Kultury Fizycznej oraz Komisjach Rodziny i Pomocy Społecznej. Oprócz tego moja działalność jest skierowana na wsparcie dzieci i rodzin. W związku z tym napisałam, koordynowałam wiele projektów unijnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Były to projekty na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci zdolnych, aby rozwijać ich talenty, jak również dla dzieci, które mają trudności w nauce, aby wspierać. Prowadziłam program finansowany przez Unię Europejską w przedszkolach ełckich pod tytułem Mogę wiele, tylko mi pomóż. Oprócz tej działalności prowadzę również taką działalność społeczną, różne akcje wolontariackie jako prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Biała Lilia, również wiele programów edukacyjnych i wychowawczych. Jestem również nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Moja cała działalność jest skierowana w kierunku dobrej edukacji i w kierunku lepszego życia mieszkańców naszego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejna prezentacja to pan Marek Konopka. 2 minuty dla pana, proszę bardzo. Szanowni Państwo, od 8 lat reprezentuję naszych mieszkańców w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Odwiedziłem niemalże wszystkie zakątki swojego okręgu wyborczego. Spotkałem się z tysiącami mieszkańców, wysłuchałem ich próśb, ich problemów, a jako nauczyciel wiem, że w komunikacji społecznej 60% to jest słuchanie, co bardzo mi to jak gdyby odpowiada. W Senacie pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale również pracuję od 8 lat w Komisji Emigracji i Łączności Polaków za granicą. Nadal pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowych przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej. Zbieramy pieniądze, akcje organizujemy na rzecz właśnie tychże dzieci. Również jestem zaangażowany sportowo, jestem przewodniczącym Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie. Docieramy do niemalże wszystkich zakątków małych miejscowości, małych wsi, aby zintegrować to społeczeństwo. A jak Państwo wiecie, no 21 października polecam się Państwu. Nigdy nie zawiodłem Was i nie zawiodę na następne razy. Dziękuję bardzo. Muszę przerwać, 2 minuty minęły. Kolejna część naszych prezentacji to są pytania od słuchaczy, ale tym razem trochę inaczej, bo skierowane do konkretnych osób i zaczynamy według wylosowanej kolejności, czyli pan Stanisław Tołwiński. Pytanie do pana. Pytanie brzmi, na stronach Państwowej Komisji Wyborczej są informacje, że zgłoszony pan został przez Komitet Wyborczy Wyborców. I tylko tyle. Cóż to oznacza? To pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jeżeli miałby się pan umiejscowić na scenie politycznej w przyszłym Senacie, ewentualnie no, na bieżącej scenie politycznej, to gdzie by pan znalazł swoje miejsce? Minuta dla pana. Po pierwsze, oczywiście zostałem zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Mazur, tak pełna nazwa. I jest to komitet popierający mnie jako osobę, która jest bezpartyjna i niezależna. W związku z tym ten problem jest, ja rozumiem, rozstrzygnięty. Jeżeli chodzi o sprawę mojego uplasowania, otóż ja jestem zgłoszony jako niezależny, ale to nie oznacza, że nie znajduję sympatii u środowisk, które po prostu w jakiś sposób, może nieformalnie, ale również wspierają. To jest w ogóle zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe, jak Zjednoczona Lewica, ale również i inne komitety w tym regionie. Jeżeli chodzi o moją orientację, ja oczywiście przede wszystkim chciałbym być przyzwoitym, sumiennie działającym człowiekiem na rzecz w ogóle regionu, dobra ludzi, na rzecz Polski. I będę się plasował po prostu w takim miejscu, w którym to będzie dobrze służyło Polsce. Nie jestem, nie mogę się określić ani człowiekiem lewicy, ani człowiekiem prawicy, więc jestem zdroworozsądkowy w sprawach zarówno ogólnych, krajowych, jak i również no, po prostu takich najbliższych człowiekowi problemów. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie bezpośrednio do pani Małgorzaty Kopiczko. Jest pani radną obecnie, jest pani członkiem zarządu powiatu. Co udało się pani przez ten czas zrobić właśnie na niwie samorządu lokalnego? Proszę bardzo, minuta. Na bieżąco rozwiązuję bardzo wiele problemów szkół, nie tylko szkół, również rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych, ale szczególnie wspieram szkolnictwo. Szkolnictwo to zawodowe, jest dla mnie bardzo ważne. W związku z tym chciałam jak najbardziej, wspierałam i cały czas wspieram to szkolnictwo, ale chciałam powiedzieć, że zaangażowałam się w akcję obrony przed likwidacją zespołu szkół mechanicznych. Również wspieram zespół szkół specjalnych, ośrodek szkolno-wychowawczy, przepraszam, który to ośrodek tworzy dodatkowe grupy, oddziały i wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i tam uważam, że pieniądze powinny być skierowane ze względu na to, że trzeba wspomagać i rodziny, i te dzieci. Również angażowałam się w rodziny zastępcze, czyli w pomoc rodzinom zastępczym, w tworzenie tych rodzin oraz naszych domów opieki.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Minuta minęła. No i pytanie do pana Marka Konopki. Działania senatora Konopki w sprawie poprawy infrastruktury komunikacyjnej okręgu, z którego został pan wybrany, z dużym naciskiem właśnie na 16, drogę do Olsztyna, o budowie której rozmawiamy już na antenie Łódzkiej Piątki, nie tylko na antenie Łódzkiej Piątki, tu w Ełku i w Giżycku rozmawiamy już, nie wiem, kilkanaście lat. Tak, to prawda. Szesnastka ciągle była podczas w obiegu zainteresowań nie tylko polityków, ale również mieszkańców, ale chciałbym powiedzieć o już takich zakończonych sukcesach infrastrukturalnych. Cztery lata temu, jak deklarowaliśmy, że wszystko zrobimy, żeby lotnisko w Szymanach zostało oddane, już w tym roku będzie oddane. W moim programie wyborczym było, że droga łącząca najkrótszą drogę z Ełku do Olsztyna, droga 667 wojewódzka z Nowej Wsi Ełckiej do Białej Piskiej, już jest zrobiona i korzystamy z niej wszyscy i cieszymy się. Via Baltica, wykorzystaliśmy z posłem Orzechowskim sytuację taką to, że rozstrzygnięcia w rozpudzie czy jakieś tam zaostrzenia, wykorzystaliśmy tę sytuację i po prostu szybciutko zareagowaliśmy i przekierowaliśmy tą drogę przez Olecko. To też już jest jakiś nasz wkład w tą działalność i ta Via Baltica powstanie. Natomiast szesnastka, jeszcze tak skończę, rzeczywiście kiedyś była wola polityczna, były pieniądze, natomiast 21 przebiegów jak gdyby nie było akceptowanych przez różne środowiska. Dzisiaj jest ona wpisana w taki specjalny program, dopisana zostanie do dróg do ekspresowych i autostrad i mam nadzieję, że wreszcie zostanie zakończona. To będziemy czekać. Teraz chwila przerwy i wracamy do naszej rozmowy za minutę. Pani Małgorzata Kopiczko, pan Marek Konopka, pan Stanisław Tołwiński, witamy ponownie, witamy gorąco. No i teraz takie trochę moje przewrotne pytanie do kandydatów na senatorów. Pojawiają się głosy, by rozwiązać Senat. Jakie jest państwa zdanie na ten temat? To teraz od tyłu zacznijmy. Pan Marek Konopka, proszę bardzo. Nie ukrywam, że w programie Platformy przed wiele, wiele lat temu zapis był o likwidacji Senatu. Natomiast z perspektywy czasu okazało się jednak, że Senat jest potrzebny. To nie jest dlatego, że tak my chcemy i tak większość parlamentarna. Natomiast ja tylko mogę porównać to z liczbami poprawek skierowanych do Sejmu, które zostały wychwycone przez Senat. Nie ukrywam, że jak to tutaj w rozmowie takiej kulorowej rozmawialiśmy, że Senat jest taką izbą refleksji. Tak, jest refleksji, bo można dopiero startować od 30 lat do Senatu. Są to ludzie poważni, profesorowie, a więc proces legislacyjny w Sejmie jest może nie do końca tak szczegółowy, natomiast u nas dyskutowane są sprawy bardzo głęboko i ta ilość poprawek wychodzących z Senatu do Sejmu świadczy o tym, że na dzień dzisiejszy ten Senat winien zostać, a chcąc zlikwidować Senat, to trzeba mieć większość parlamentarną, by zmienić Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Kopiczko, no właśnie, Senat zostaje i dlaczego? Uważam, tak jak tutaj twierdzi mój przedmówca, że jest to izba, która jest jakby następną izbą po Sejmie, gdzie też jest inny skład osobowy, są inni specjaliści, fachowcy, którzy mogą wypowiedzieć się w danych kwestiach. Bo czasami może rzeczywiście w Sejmie może być coś pominięte, tak, może nie zwrócono uwagi na jakąś istotną rzecz, a w Senacie członkowie Senatu mogą się wypowiedzieć, mogą przyjąć w całości, mogą nanieść poprawki merytoryczne, mogą odrzucić tę uchwałę. Czyli jest jeszcze jakiś ten moment takiego przejrzenia tego, dokładnego zastanowienia się, ja uważam, i przemyśleń, dokładnych przemyśleń, czy to na pewno ma wejść w życie, czy wchodzi coś w życie i potem nagle się zastanawiamy, nie, za chwilę trzeba cofnąć, dołożyć do tego rozporządzenia, tak jak niedawno mieliśmy tego przykład, że może bułeczkę jeszcze świeżą do szkół dorzucimy.
a tak nie powinno być. Dziękuję bardzo. I to samo pytanie właśnie o Senat i o przyszłość Senatu, pan Stanisław Tołwiński. Jeżeli bym miał oceniać stan obecny, to jestem za likwidacją Senatu, ponieważ de facto Senat spełnia przedłużenie funkcji Sejmu, bo jest klarowny układ polityczny z przewagą Platformy Obywatelskiej i właściwie senatorowie de facto wykonują, czy wykonają według dyscypliny partyjnej określone działania. Natomiast ja jestem za tym, żeby jeżeli ma być druga izba, a powinna być, to powinna być to izba rzeczywiście refleksji, przemyśleń. W tej drugiej izbie to powinni być to ambasadorowie samorządów regionu. Ci, którzy będą przede wszystkim reprezentowali interesy samorządów, będą potrafili je przenieść i będą umieli spojrzeć na decyzję Sejmu, niekoniecznie przez pryzmat poleceń czy dyscyplin partyjnych. I jeżeli będzie to tego typu skład, to jestem za tym, żeby funkcjonował, bo jest to szansa na jednak mimo wszystko wypośrodkowanie, aby prawo było po prostu jak najlepiej jednak podejmowane i uchwalane. Dziękuję bardzo. No i pozostajemy przy panu Stanisławie. Kolejne pytanie związane w pewnym sensie z tym, co pan powiedział. No właśnie, dyscyplina partyjna, a dobro regionu. Czy to da się pogodzić, da się być lojalnemu w stosunku do swojej partii, do tej organizacji, która pana popiera, ewentualnie która popiera innych senatorów, no i przy okazji być w porządku w stosunku do swoich wyborców? Ale to pytanie, ja nie wiem, czy jest stosowne do mnie, ponieważ ja po pierwsze kandyduję jako niezależny, bezpartyjny, właśnie dlatego. Ja miałem propozycje, ale ja ich odmówiłem, ponieważ powiedziałem mało, miałem propozycję jako bezpartyjny być z komitetów partyjnych. Uznałem, że nie chcę podlegać w przyszłości dyscyplinie partyjnej, przynależności do klubu. I uważam, że akurat Senat powinien składać się wyłącznie z osób, to nie znaczy, że gdzieś nie należą, ale powinni mieć traktować tam, że to jest ich misja indywidualna, a nie misja delegacji partyjnej. Jeżeli w ogóle oczywiście wyborcy zdecydują, to ja mogę zapewnić, że zrobię wszystko, aby w tych sprawach przede wszystkim kierować się interesem regionu, interesem kraju, interesem ludzi, przede wszystkim tych, którzy mnie do tego desygnowali i wybrali. Traktuję, że to ma być nie zaszczycanie przez senatora w regionie na imprezach, tylko po prostu służenie regionowi, służenie ludziom. Dziękuję bardzo. To samo pytanie właśnie. Senator jako reprezentant partii czy regionu? Czy to da się ze sobą pogodzić, pani Małgorzata Kopiczko? Zdecydowanie senator jako reprezentant mieszkańców tego regionu i naszego kraju. Zdecydowanie da się to pogodzić. Uważam, że da się to pogodzić ze względu na to, że można pracować w klubach, jeżeli nawet są kluby partyjne i można wypracowywać najlepsze rozwiązania, przekonywać, dyskutować, ale przede wszystkim zawsze mieć na względzie dobro mieszkańców. Pracuję również teraz w klubie jako radna powiatowa i też spieramy się, dyskutujemy, ale zawsze przyświeca mi ta myśl. Dobro człowieka, ucznia, dobro rodziny. I to jest najważniejsze, dobro naszego regionu. I tak będę reprezentowała nasz region w Senacie. Tylko nie wyobrażam sobie inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i to samo pytanie do pana Marka Konopki właśnie o pogodzenie roli senatora jako przedstawiciela regionu, no i przedstawiciela jednak partii, która go popiera. Proszę bardzo. Można to pogodzić oczywiście. Ja już podczas swojej prezentacji powiedziałem, że 8 lat reprezentuję tutaj naszych mieszkańców w Senacie i odwiedzam ich bardzo często, mówię niemalże całe wszystkie zakątki swojego okręgu wyborczego odwiedziłem, spotkałem się z tysiącami ludzi. Natomiast no, jestem takim łącznikiem między rządem a samorządem. Ja zdaję sobie sprawę, że praca parlamentarzysty i jedne zadanie to jest stanowienie prawa. Natomiast ja nie ograniczam się do tego stanowienia prawa, natomiast jestem takim właśnie, mówię, człowiekiem działającym w regionie.
Oczywiście, że nie ma żadnej dyscypliny partyjnej podczas ustaw, uchwał takich wolnościowych i zgodnych z sumieniem. Ja jestem w tym Senacie już od 8 lat i w zasadzie nikt mnie nie nakazuje, jak mam głosować w sprawach regionalnych. Robię to dla dobra naszych mieszkańców i dla dobra naszego regionu. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Minuta minęła. Kolejne pytanie odnośnie celów, jakie państwo sobie stawiacie na zbliżającą się kadencję, czyli z czym idziecie do Senatu. No i odwracamy znów pan Marek Konopka, proszę bardzo. Tak, ja tak jak też już wcześniej wspominałem, ja tych celów może mam niewiele, ale chcę, żeby te cele zostały zrealizowane. Lotnisko jest, 666 jest, Via Baltica będzie już, bo rozstrzygnięcia kolejne już będą w przyszłym roku na odpowiednie odcinki ze Szczuczyna do Raczek, ze Szczuczyna do Ostrowi Mazowieckiej. Musimy pracować nad tą Rail Baltiką, bo jeszcze ona nie jest do końca, ale chociaż pieniądze są zabezpieczone. No i oczywiście tu też nie powiedziałem o jakimś takim moim małym sukcesie. Mieszkamy w pięknym regionie Mazur. Wody, lasy. Ja pracuję od 8 lat, a może nie od 8, jak byłem starostą piskim, na nowych drogach wodnych. Już są pewne efekty tej mojej pracy. Jest koncepcja stworzona przez 15 samorządów Warmii i Mazur i Podlasia. W tym roku została zakończona dokument, który oddziałuje na środowisko 5 samorządów gminy. I chciałbym również jak gdyby doczekać się tego czasu, żeby te drogi wodne również były i stwarzały nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. To samo pytanie, czyli o to, z czym do Senatu. Pani Małgorzata Kołpiczko, proszę bardzo. Mój program opiera się na dobrej edukacji, dobrej pracy, dobrej opiece zdrowotnej i lepszym życiu. Edukacja powinna być priorytetem. Ze względu na to, że edukacja jest naszą przyszłością, powinniśmy przede wszystkim udostępnić wszystkim dzieciom dostęp do żłobków i przedszkoli. Szkoła również powinna być przyjazna, czyli szkoła, w której dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowanie i pasje oraz pokonywać trudności. Należy dostosować programy, odejść od encyklopedycznych tych treści, a stawiać bardziej na praktyczne działania, na kształcenie umiejętności, na rozwijanie postaw społecznych i obywatelskich. Powinna być taka edukacja również patriotyczna w szkołach. Ze względu na spadek poziomu życia, płaca minimalna również powinna wzrastać sukcesywnie. Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny mieć obniżone składki. Powinniśmy pomagać również osobom, które mają działalność i prowadzą ją indywidualnie. Likwidacja tak zwanych umów śmieciowych jest to też ważne ze względu na tą dobrą pracę. Dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, darmowe leki po 75 roku życia dla emerytów, dla seniorów naszych i program budownictwa mieszkań komunalnych finansowanych z budżetu państwa na tak zwanych gruntach samorządowych, czyli żeby można było te mieszkania komunalne wynajmować. Również dodatek rodzinny na drugie, trzecie dziecko, a może nawet na pierwsze, jeżeli płaca jest poniżej 800 zł. I wsparcie rodzin, czyli prawo, które uwzględnia dobro rodziny. To jest najważniejsze i musimy o to walczyć. Oczywiście ważne jest też wsparcie dla seniorów, czyli stworzenie takich instytucji kulturalnych, które by proponowały różne formy wsparcia w sensie organizacji i spędzania wolnego czasu. Też ze względu na walory naszego regionu, rozwój turystyki, rozwój gospodarstw agroturystycznych. I w tym momencie muszę niestety przerwać. Dziękuję bardzo. I pan Stanisław Tołwiński, główne zadania pana jako senatora, które pan przed sobą stawia. Ja na swoich materiałach właściwie skoncentrowałem się krótko w trzech grupach, jak gdyby rozwój Mazur, bezpieczeństwo, ludzie i ich problemy. Rozwój Mazur jako element również tworzenia, po pierwsze, nowych inicjatyw gospodarczych, jako również szansa na rozwój miejsc pracy i jako perspektywa również w pewnym sensie dla młodych ludzi, których ubywa niestety na Mazurach, a trzeba by stworzyć warunki, które po prostu pozwalają im pozostawać. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, traktuję to jako element bardzo szeroki, od bezpieczeństwa prawnego, a więc stabilizacji prawnej poprzez socjalne, godziwe właściwie warunki funkcjonowania i zabezpieczenia ludzi, ale racjonalnie,
prostu robione w sposób taki, który można powiedzieć, że również są sprawiedliwie. I niezależnie od tego bezpieczeństwo w domu, w rodzinie, w wielu innych aspektach. Jeżeli chodzi o ludzkie sprawy, no to oczywiście w tym przede wszystkim jest temat, który mnie bardzo pasjonuje, to jest co uczynić, by młodzi ludzie byli, tworzyli... To proszę skończyć jeszcze myślę. Nie, by młodzi ludzie widzieli swoją szansę tu na Mazurach, by po prostu chcieli tu zostać, rozwijać się i budować ten region w sumie do jego właściwego dobrobytu. Dziękuję bardzo. To były kolejne prezentacje. Niestety czas nas goni i musimy kończyć. Pani Małgorzata Kopiczko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Marek Konopka również dziękuję. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich. I pan Stanisław Tołwiński. Kłaniam się państwu. Zapraszamy na wybory.